jestem teraz w Wojkowicach Kościelnych. Jadę w kierunku Ujejsca, czyli w stronę Dąbrowy Górniczej. I w Ujejscu mamy zwężony wiadukt nad drogą krajową numer 1. Wjazd na wiadukt jest tylko dla pojazdów do 3,5 tony. Pojazdy powyżej 3,5 tony jadą objazdem. Więc dzisiaj chciałbym, abyśmy się tym właśnie objazdem dla pojazdów powyżej 3,5 tony do Ujejsca przejechali. Czyli teraz będziemy skręcać w lewo w Krasowską. To jest drugie skrzyżowanie. Ulica w kierunku prowadząca w kierunku Karsowa. A następnie wjedziemy do Dąbrowy w Trzebiesławicach i pojedziemy ulicą Broniewskiego. Tak przynajmniej wynika z tej tablicy, którą tutaj mieliśmy w Wojkowicach przed skrzyżowaniem. Natomiast co do tego samego skrzyżowania, pamiętajmy, kręcamy na drugim skrzyżowaniu w ulicę Krasowską. Tam są dwa, na dwóch miejscach można skręcić w lewo. Niestety tablica pokazująca skręt w lewo jest tak zasłonięta, że łatwo tego nie zauważyć. No i dojeżdżam do skrzyżowania właśnie z wspomnianą już drogą krajową numer 1. Będę przez to skrzyżowanie przejeżdżał prosto. I obowiązek, oczywiście muszę się zatrzymać w związku ze znakiem stop. Wstępujemy prawej, lewej, lewa wolna, więc mogę wyjechać do środka. Tutaj mamy drogę, którą mam na myśli drogę krajową numer 1. Akurat przed samym skrzyżowaniem na jedynce jest ograniczenie do 70, ale tak naprawdę mamy do czynienia z drogą poza terenem zabudowanym, z drogą, którą możemy normalnie poruszać z prędkością około 100 km na godzinę, i z takimi prędkościami tutaj często pojazdy jadą. Tak więc pamiętajmy o tym, przejeżdżając, jeżeli faktycznie jedziecie takim większym pojazdem, pojazdem ponad 3,5 tony, może to być pojazd załadowany, dalej obserwujmy, aby tutaj nie stworzyć swoim wyjazdem jakiegoś tam powiedzmy zagrożenia. A film ten przecież kieruje nie tylko do osób, które już jeżdżą, ale egzaminy chociażby na kategorię C czy na kategorię CE też mogą w tych okolicach jak najbardziej się znaleźć, i wtedy te osoby zdające egzamin również będą miały obowiązek według oznakowania pojechać tak, jak to w tej chwili pokazuje. No już będziemy wjeżdżać do Dąbrowy. Wojkowice Kościelne się nam kończą. Ograniczenie prędkości do 40. No i z tego, co pamiętam z tablicy, która znajdowała się przed skrzyżowaniem z ulicą Karsowską, będę na skrzyżowaniu skręcał w prawo. To jest ulica, moi drodzy, Podguczyny w Trzebiesławicach. I ja na tych Podguczynach powinienem pojechać w prawo w ulicę Broniewskiego. Zobaczymy, czy takie też są wskazania tutaj na tablicach. No niestety wskazań żadnych nie ma, bo nie ma żadnej tablicy z objazdem. Tak więc jak widzimy, tablice się nam skończyły, nie ma już
objazd był, ale się zmył, więc tak naprawdę musimy pamiętać, cóż to było na tej tablicy, gdy zaczynaliśmy objazd. Tak, będąc w nieznanym mi mieście, to nie miałbym zielonego pojęcia, że to wjechałem właśnie w tym momencie na ulicę Broniewskiego. Natomiast o tyle tutaj jest pod tym względem łatwiej, że tak naprawdę ulica Karsowska, ulica Podbuczyny już w Dąbrowie Górniczej, nie miała przez skrzyżowanie z ulicą Broniewskiego już dalszej kontynuacji. Ona w tym miejscu się kończyła, więc tak naprawdę mieliśmy wybór albo w prawo, albo w lewo. Jak sobie przypomnimy, co było na tablicy, to będziemy pamiętać, że w pewnym momencie musieliśmy skręcić w prawo. No, fajnie by było, gdyby gdzieś tutaj pojawiła się mimo wszystko tablica z objazdem do Ujejsca, a jak znam życie, to przed skrzyżowaniem właśnie z ulicą Ujejską co najwyżej pojawi nam się tablica, że mamy koniec objazdu. Teraz pogoda, którą mamy, idealnie nam pokazuje, iż warto używać okularów przeciwsłonecznych, jeżdżąc samochodem. Bardzo słońce nam się odbija od drogi, przez co oczywiście źle widać. Nie widać również dobrze oznakowania. No i tak jak wspominałem, jest tablica z informacją, żółta tablica, koniec objazdu. Dojechaliśmy więc do miejsca, do którego dojechać chcieliśmy, normalnie pojazdem 3,5-tonowym, tutaj od prawej strony dotarłbym w to miejsce z Wojkowic w przeciągu 2 minut, a jadąc objazdem jechaliśmy ponad 7 minut.